Chodźcie, musicie to zobaczyć. Witamy z powrotem, kapitanie. Wiem, że mówię w imieniu wszystkich. Dobrze pana znowu widzieć. Dzięki, Jarvis. Też się cieszę. Odkąd Chimera nieomal rozbiła się na Manhattanie, sytuacja się pogorszyła. Obawiam się, że AIM wykorzysta tę sytuację, by dalej nękać wszystkich Inhumans. Nie pozwolimy na to. Świat potrzebuje Avengersów bardziej niż kiedykolwiek. Przygotowujemy się do ostatecznego starcia z AIM. Zakończyłem analizę planów pana Starka co do wyposażenia Avengersów na to starcie i będziemy potrzebować specjalnych materiałów do jego wykonania. Dzięki, Jarvis. Pora wrócić do formy bojowej. Zobaczmy, czego nam trzeba. Doskonale, sir. W ramach tych działań moglibyśmy pomóc naszym sojusznikom. Komandor Hill i dr Pym donoszą, że mają poważne problemy z koordynacją naszych wysiłków, ponieważ AIM sprawuje kontrolę nad większością sieci komunikacyjnych na świecie. Jak możemy pomóc? Poprosili o zniszczenie głównego centrum łączności AIM, by umożliwić zjednoczenie wszystkich sił oporu. A więc zróbmy to, przyjacielu. A skoro już mowa o mediach, od jakiegoś czasu krążą wieści, że Thor Odinson współpracuje z byłymi naukowcami AIM w odległym zakątku Skandynawii. Być może to tylko element kampanii propagandowej AIM przeciwko Avengersom, ale warto to sprawdzić. Słusznie. Ściągnijmy tu Thora jak najszybciej. Przyznam, że nie zdziwiłem się, że nigdy nie przestałaś walczyć. Zdarzyło mi się parę potknięć. Tak jak inni, omal się nie pogubiłam. A teraz jesteś tutaj. Lepiej się czuję, wiedząc, że nam pomagasz. Wiesz, zawsze sądziłam, że twój strój był trochę zbyt krzykliwy, ale przyznam, że na tobie dobrze wygląda. Dzięki, Nat. Niezła akcja ratunkowa, eh? Skoro wróciłeś do gry, stary Georgie pewnie odchodzi od zmysłów. Będzie nieprzewidywalne. Musimy przygotować się na wszystko. Jak wam się to udało po tylu latach? Szczerze? Podziękuj Kamali. Wierzyła w nas nawet, kiedy my w siebie nie wierzyliśmy. Musi być wyjątkowa. Ty i Bruce potraficie być bardzo uparci. Czysto i kojąco, jak zawsze. Bruce, co u ciebie? Przez pewien czas było krucho. Kamala naprawdę pomogła mi się wyrwać z zaklętego kręgu. Coraz bardziej chcę ją poznać. To dobra dziewczyna, kapitanie. Może jedna z najlepszych. Witaj w domu, kapitanie. Cieszę się, że tu jestem, Bruce. Dobrze jest wrócić do domu. Liczę, że dowiemy się czegoś więcej o Terry Jenie. Przeczuwam, że mamy tylko powierzchowną wiedzę na jego temat. Może poproszę Thora o pomoc w dekoracji wnętrza?
muszę to zainstalować. Trochę wyszedłem z formy. To o wiele lepsze niż kapsuła kriogeniczna. Byłabyś dumna, widząc rozwój Shield. Szkoda, że nie możesz tego zobaczyć. Moja stara encyklopedia wielotomowa. Ciągle nie przywykłem do tego internetu. Trochę starszy, ale nie wiem, czy mądrzejszy. Cześć, kapitan Ameryka. Wow, dobrze. Ja nigdy, przenigdy nie sądziłam, że będę z panem pracować. Mogę to powtórzyć? Jestem tylko zwykłym ziutkiem z Brooklynu. Ta, jasne. Zwykłym kapitanem Ameryką. Chciałem ci podziękować. Za co? Cóż, wygląda na to, że dzięki tobie Avengers wrócili, a ja teraz tutaj stoję. Dlatego dziękuję ci za to. Nie ma sprawy, to znaczy cieszę się, że zebrałam Avengers. Do usług. Gotowa? Tak, to znaczy nie, tak jakby. To uczucie nigdy nie przemija. Musisz sobie zaufać i wiedzieć, że zawsze możesz na nas liczyć. Dzięki. Ręczna robota, same szkodowanie. Wszystkie zyski idą na mój fundusz kawowy. Żebyśmy przypomnieli, co oznacza ten symbol. Za długo nas nie było. Dobrze będzie znowu walczyć u twego boku, kapitanie. Też tak uważam, kolego. Zbyt długo nie było Avengersów. To tutaj Monika zdradziła, gdzie jestem. Co ona planuje? Trzeba tu wprowadzić jakieś zdrowsze produkty.
Hill, Aim już za długo rozpowszechnia kłamstwa o ruchu oporu. Trzeba to przerwać. Czas zastąpić ich toksyczne kłamstwa prawdą. Ale mają rozległą sieć satelitarną. Dopóki działa, to oni sterują narracją. Jarvis zidentyfikował kilka central satelitów celowniczych, które kierują ich łącznością. Wiem, o czym myślisz. Jeśli rozwalimy jedną, cała sieć padnie. Przynajmniej na parę godzin. Moglibyśmy wysyłać wiadomości do całego ruchu oporu. Tymczasowo. Każde słowo musi być ważne. Nie mamy broni, która mogłaby zniszczyć satelitę. Jakieś pomysły? Satelita jest połączony z Ziemią za pomocą wielkiej windy kosmicznej. Tak się tam dostaniemy. Trzeba zacząć od zdobycia kodów startowych do tej windy kosmicznej. To będzie ryzykowne. Gra jest warta świeczki, Hill. Ruch oporu wciąż jest słaby. Musimy jakoś zorganizować nasze siły. Działająca łączność jest nie do przecenienia. Zakładam, że wiesz, gdzie znaleźć te kody. Jarvis trochę pogrzebał. Ma je dowódca miejscowej bazy AIM, więc złożymy mu wizytę. Dobra, zdobądźmy te kody startowe. Szukajcie w pobliżu skrzyni ze specjalnymi zasobami. Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. Yeah.
Dobra. Jednemu z naszych sojuszników z SHIELD przydałaby się pomoc. Tio, rób swoje. Już jesteście bezpieczni. Komandor? Windę kontroluje kilkupunktowy system uwierzytelniania, zasilany przez 3 skrzynki przyłączeniowe. Jeśli macie dostać się do środka, Jarvis musi przejąć nad nimi kontrolę. Dlaczego nigdy nie może być łatwo? Wrogowie! AIM postawiono w stan najwyższej gotowości. Spodziewajcie się oporu w centrum transportowym. Albo nigdy. Zyskajcie dostęp do 3 skrzynek, które blokują system bezpieczeństwa, żeby Jarvis mógł dostać się do środka.
Ten będzie próbowało go wykopać, więc musicie odeprzeć jego siły. Im więcej skrzynek, tym lepiej. Nie odpuszczajcie. Aim przejęło kontrolę nad skrzynką. Próbują zablokować Jarnisa. To może zaboleć. Jak tam Jarvis, pani Wodo? Te zera i jedynki wyglądają obiecująco, ale musimy utrzymać kontrolę nad skrzynkami. Zgaszę ci światło! Jarvis bierze się do roboty. Musicie odciąć Aim od skrzynek. Wszystkie blokady bezpieczeństwa w windzie wyłączone. Możecie ruszać. Dobra, do roboty! Czas na bardzo długą przejażdżkę windą. Ostrzeżenie. To będzie dość wyboista droga. Trzymajcie się! Niewiarygodne. Trudno powiedzieć, jakie systemy obronne ma ten satelit. Wchodzimy tam, włączamy autodestrukcję i wynosimy się. Jasne? Jak słońce. Wykrywam ruch wielu wrogów w sieci. Jakiś plan? Przebijmy się do węzła centralnego i przeciążymy ich systemy zasilania. Znajdźcie konsolę, żeby otworzyć drzwi do węzła centralnego. Dobra robota! Aim naprawdę lubi wszystko powielać, co? Tak, musicie zniszczyć wszystko, inaczej satelita nie przestanie działać. Czekamy.
Czekamy. Jak tylko załatwicie tego satelitę, wyślemy naszą wiadomość, gdzie się da. Kolejny przeciwnik załatwiony. Przeciążenie w całej stacji. Tak! Łapcie się! Czy jednak wyspa? Do transmisji. Zabierajcie się stamtąd! Zaraz wybuchnie! Jarvis, nadaj wiadomość.
Oczywiście, proszę pana. Mówi kapitan Ameryka. To wiadomość do wszystkich walczących z tyranią EI. Do wszystkich przerażonych i niewiedzących, do kogo się zwrócić. Avengersi wrócili. Tym razem was nie zawiedziemy. Drodzy Amerykanie, jesteśmy w miejscu, gdzie zgromadzili się ludzie protestujący przeciwko ograniczaniu naszych swobód. Dzisiaj rano szefowie wszystkich agencji wojskowych zostali zatrzymani wbrew ich woli przez nowe adaptoidy AIM. Na ulicach wybuchła panika, kiedy olbrzymie statki AIM zawisły nad największymi miastami kraju. Wojsko szykuje się do starcia, a zwykli obywatele odczuwają ogromne napięcie. Oczywiście. To moja. To jest moja technologia. Momencik! Coś się dzieje! Dekretu aktywnym żywym. Należy niezwłocznie opuścić ten teren. Ej, zapewni bezpieczeństwo. Sir, otrzymałem prośbę o pomoc z azylu ruchu oporu w Nowym Jorku. AIM próbuje nas wywabić. Jeśli ich uratujemy, będzie wyglądać, jakbyśmy atakowali. Teraz nieistotne. Jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, pomagamy. Zróbcie, co musicie. Ruszamy o świcie. Kapitanie, poprosiłam Pima, żeby przesłał nam materiały o Nowym Jorku. Może rzucisz na nie okiem. Spotkajmy się w laboratorium technicznym. Już tam zmierzam. Dobrze, Nat. Co tu mamy? Okazuje się, że Pim śledził to coś, od kiedy pojawiło się na niebie. Wydaje się, że nie podąża ustalonym kursem, więc nie możemy przewidzieć jego ruchów. Doktor podejrzewa, że to coś reaguje na powiadomienie o aktywności od agentów AIM i informacje z własnych czujników. Wykryje nas. Prawdopodobnie. Ruch oporu przekaże nam swoje dane, więc będziemy mieć informacje o położeniu tej maszyny. To nam ułatwi działanie. Świetnie. Przygotujcie Quinjet. Chcę jak najszybciej wystartować. Robi się.